Mistrzostwa Świata jesteśmy w stanie zorganizować, startując nawet w październiku. Tak Ross Brawn opisał obecną sytuację wczoraj w prawie godzinnym wywiadzie dla stacji Sky Sports, ale jak wiemy, te 8 wyścigów, o których myślał Ross Brawn, to zdecydowanie za mało, żeby przedsięwzięcie pod nazwą sezon Formuły 1 uznać za opłacalne, ale i na to jest recepta i właśnie o szczegółach tej recepty chciałbym Wam dzisiaj co nieco opowiedzieć, dlatego polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest czwartek, 9 kwietnia, Daniel Biały, Echa Padoku. Niepewności wokół sezonu Formuły 1 nadal jest bardzo dużo. Niektórzy twierdzą, że nie uda się go zorganizować wcale. Inni, jak na przykład Ross Brawn, są spokojni i twierdzą, że to zadanie da się wykonać nie tylko biorąc pod uwagę te minimalne wymagania, ale również uda się to przedsięwzięcie przeprowadzić, mając na uwadze pewne wyniki finansowe. Ale zanim o szczegółach tego planu Rossa Brawna, kilka słów na temat Jeana Todda, który w ostatnich dniach nie wiedzieć czemu zdecydował się podzielić swoimi przemyśleniami dotyczącymi ugody zawartej z zespołem Ferrari, tej ugody, która wzbudziła tyle niezadowolenia wśród konkurencji. No i Jean Todt wczoraj bardzo odważnie powiedział, że on jest przekonany, że Ferrari nie grało fair, natomiast jego pracownicy, technicy FIA, nie mieli zaplecza technicznego, aby odtworzyć ten trik, odtworzyć ten sposób, w który Ferrari wykorzystywało do tego, żeby omijać regulacje techniczne. No i tutaj możemy się zastanawiać, dlaczego właśnie teraz Jean Todt zdecydował się sięgnąć po tak mocne pociski. Jean Todt mówi, a chętnie bym Wam pokazał te wszystkie rozwiązania czy nasze podejrzenia, ale Ferrari nigdy by się na to nie zgodziło. Prawdopodobnie kryje się tam wiedza, która powinna być zarezerwowana tylko dla osób związanych z Ferrari. Być może są tam jakieś patenty, których FIA nie chce pokazywać, bo wiązałoby się to z odpowiedzialnością prawną. Natomiast cała sytuacja zbiega się bardzo mocno z tymi negocjacjami, które właśnie trwają, związanymi z limitami budżetowymi. Czyżby Jean Todt, jak wytrawny polityk, szachista, wysunął tą swoją figurę, tym odpowiednim ruchem chciał wymusić na Ferrari zgodę na obniżenie tych limitów budżetowych. Myślę, że o tym będzie głośno w ciągu najbliższych dni. Dlaczego zwracam na to uwagę? Jean Todt nie musiał zabierać osobiście stanowiska w tej sprawie. Wystarczyły te oświadczenia, które się pojawiały. Nie zawsze Jean Todt musi mówić, że ja jako Jean Todt uważam, że moi ludzie zrobili dobrze bądź źle. Te dokumenty, które się pojawiły, w zupełności by wystarczyły, więc mamy tutaj prawdopodobnie do czynienia z dużą grą polityczną, której w Formule 1 zawsze było bardzo dużo. A teraz wracam do tego głównego tematu dzisiejszego odcinka, tego jak może wyglądać ta rywalizacja w ciągu najbliższych miesięcy. Tutaj zaskoczeń nie będzie, jeżeli jesteście moimi widzami, jeżeli śledziliście ostatnie tygodnie, ostatnie moje magazyny, wiecie, że z nich wyłania się obraz sezonu, który startuje w Europie, a potem, jeżeli sytuacja pozwoli, Formuła 1 będzie podróżowała po pozostałych kontynentach i taki właśnie obraz wyłania się z wczorajszego wywiadu Rossa Brawna. Towarzyszył mu również Zak Brawn dla stacji Sky Sports. No ja postaram się przejść przez ten wywiad, przeskakując z wypowiedzi Rossa Brawna na wypowiedzi Zaka Brawna i będę właśnie posługiwał się imionami, a nie nazwiskami, bo to może bardzo mylić. Dlaczego chcę to tak zrobić? Bo ten wywiad bardzo mocno się zazębia. Te wypowiedzi tworzą pewną całość. Widać, że McLaren gra ramię w ramię z Liberty Media. Zak Brawn z Rossem Brawnem, jak dobrzy gracze zespołowi, próbują medialnie trochę tą sytuację naświetlić i trochę wywrzeć presji na tych pozostałych, którzy może mają jakieś obiekcje w stosunku do tego, jak ten sezon powinien wyglądać, jak on powinien zostać przeprowadzony. No i na początek Ross Brawn został zapytany o to, jaki on ma pomysł na to, żeby mimo tych ograniczeń, które prawdopodobnie nadal będą przeprowadzić kolejne wyścigi, no i Ross nie pozostawia tutaj żadnych złudzeń. Prywatne czartery, transport z lotniska na tor zupełnie odseparowany, tam się pojawia słowo tunele, stworzone specjalnie dla pracowników i zespołów, i ludzi związanych z Liberty Media,
być może dla mediów, no i rozmówi, że będziemy testowali wszystkich pracowników, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, no jak również będziemy musieli być samowystarczani, czyli to, co Wam mówiłem, przyjeżdżamy na tory, zamykamy się na tym torze, praktycznie na szczelno mamy swoją kuchnię, mamy swoje hotele, miejsca do spania, próbujemy do minimum ograniczyć ryzyko jakiegoś zakażenia. No i kolejne ważne słowa Rosa, nie ma sensu startować, jeżeli nie będziemy mogli kontynuować. Więc jeżeli Formuła 1 ruszy, to ruszy na dobre i ten plan będzie przewidywał wszystkie możliwe scenariusze, o czym przekonacie się za chwilę. Do tego wszystkiego włączył się właśnie Zak Brown, który mówi, że właśnie teraz, żeby to wszystko mogło wystartować, potrzebne są twarde i agresywne decyzje. On został zapytany o tą możliwość utraty czterech zespołów. On twierdzi, że rzeczywiście jest takie ryzyko, ale jeżeli zrobimy to dobrze, to nikt nie odejdzie, nie stracimy nikogo, ale do tego właśnie potrzebne są te agresywne decyzje. On mówi tutaj bardzo ważne słowa. Większość właścicieli chce kontynuować. Większość właścicieli, więc są pewnie tacy, którzy są przeciwni i padają nazwy dwóch zespołów, to może nas trochę niepokoić. Haas i Sauber lub Alfa Romeo, to mają być zespoły, które nie są pewne tego, czy chcą nadal być w tej rywalizacji. Tą wypowiedź uzupełnił Ross Brawn, który twierdzi, że ten model komercyjny, nowy model, który ma się pojawić, na pewno będzie lepszy dla wszystkich, nawet dla tych mniejszych zespołów, no ale żeby przejść do tego nowego modelu, właściciele tych mniejszych zespołów, i tu ponownie padają nazwy Sauber i Haas, czy Alfa Romeo i Haas, muszą ponownie zainwestować na ten okres przejściowy, muszą sięgnąć głębiej do kieszeni i wspomóc swoje zespoły, żeby było lepiej, musi być przez moment nieco gorzej. No ale mówi, jaki jest interes tych osób, które stoją za tymi zespołami, jeżeli znowu zainwestują i ponownie będą ścigały się na końcu stawki. No tutaj rozumie te trudne rozterki właścicieli tych mniejszych zespołów. No i jak to wszystko zostanie rozwiązane, tego na ten moment nie wiemy. Zak z kolei mówi, że Daimler świetnie rozumie obecną sytuację, to już jest nawiązanie, taka szpilka w te dwa pozostałe zespoły, zespół Ferrari i zespół Red Bulla. Daimler wie, że musimy zagrać zespołowo, żeby udało się całościowo uratować operację nazywaną Formułą 1, ale te dwa pozostałe zespoły nie do końca patrzą w tym samym kierunku. Zak mówi, że one igrają z ogniem, bo rzeczywiście, jak już mówiłem Wam wcześniej, to są słowa również Zaka Browna, utrata dwóch i więcej zespołów to może być zagrożenie dla Formuły 1. Nie da się szybko sformułować nowego zespołu, uruchomić tej rywalizacji z odpowiednią ilością samochodów. No i Ross Brawn też wraca do przeszłości. 175 milionów dolarów jako to ograniczenie budżetu to nie jest rozwiązanie, które forsowaliśmy, nawiązanie do pewnie właśnie do Ferrari i Red Bulla, które upierały się przy tym wysokim limicie budżetowym. No i teraz jest okazja, żeby to nadrobić. Ross został zapytany też, dlaczego Formuła 1 nie robi żadnych publikacji, szablonów kalendarzy, nie próbuje ogłaszać, jak ten sezon może wyglądać. Ross twierdzi, no my jesteśmy w dużo trudniejszej sytuacji niż inne serie, one mają mniej wyścigów. My nie chcemy tego robić, dlatego że każdy wyścig, który wypada, zmusza nas do zmiany tego kalendarza. Gdybyśmy to zrobili, musielibyśmy co tydzień czy co dwa tygodnie aktualizować ten kalendarz. To nie miałoby najmniejszego sensu. No i Ross mówi, że 8 wyścigów jesteśmy w stanie zorganizować, startując nawet w październiku. Możemy jeździć do stycznia, czyli to jest to, o czym już wielokrotnie Wam mówiłem. Jeżeli zaczniemy w lipcu, możemy zorganizować nawet 19 wyścigów, no ale tutaj byłby ten maraton. 3 weekendy wyścigowe pod rząd, tydzień przerwy, kolejne 3 weekendy wyścigowe i tak dalej, i tak dalej. Ross mówi, że to jest możliwe tylko w Europie. W przypadku wyścigów takich na przykład jak Chiny, będzie potrzeba skrócenia weekendu wyścigowego tylko do 2 dni ze względu na tą całą logistykę. Ona jest łatwiejsza zdecydowanie do zaaranżowania w Europie. No i rozmówi, że mamy pokryte. FIA pracuje bardzo mocno w tym okresie. Zresztą wszyscy pracują. Mamy pokryte wszystkie możliwe kombinacje logistyczne. Niezależnie od tego, kto i gdzie będzie mógł organizować wyścig, my te połączenia już tworzymy, te kropki już się pojawiły i sposób, jak one będą łączone, już jest gotowy, niezależnie od tego, co niesie ze sobą najbliższa
przyszłość. No i właśnie ze względu na tą elastyczność zespołu wpadło kolejne pytanie, tym razem do szefa McLarena. Ile czasu potrzebują, żeby się przygotować? Zak powiedział, że potrzebujemy około 4 tygodni, żeby ponownie odpalić silniki, uruchomić tą całą operację i pojawić się na pierwszym wyścigu sezonu. Jeżeli to będą wyścigi bez kibiców, z ograniczoną ilością personelu, być może ten czas potrzebny do startu będzie krótszy. No i kierunek, który na ten moment się pojawia, to jest start w Europie, potem Azja, potem Ameryka i na końcu mamy Środkowy Wschód. Zak Brown podkreśla, że musimy eksperymentować z formatem rozgrywania weekendu wyścigowego. To będzie niezbędne. Tutaj będzie taki okres testowania tego, jakie rozwiązania są najlepsze. I tak przerwę na chwilę analizowanie tego wywiadu. No w końcu Formuła 1 w dobie kryzysu zaczyna robić to, co powinna robić cały czas. Powinna szukać bardziej atrakcyjnych form, ale do tej pory nie było na to zgody ze strony zespołów. Być może kryzys sprawi, że zespoły zaczną myśleć inaczej. No i kolejne pytanie, też skierowane do Zaka Brauna. Co w sytuacji, kiedy któryś z zespołów, tak jak McLaren w Australii, powiemy, nie chcemy się ścigać z takich czy innych powodów? Zak powiedział, jeżeli Formuła 1 ruszy bez nas w podobnej sytuacji, nie będziemy mieli pretensji, bo rozumiemy, że chodzi o wyższy cel. Chodzi o utrzymanie całej Formuły 1, wszystkich zespołów. I te interesy pojedynczych zespołów mogą być pomijane i Zak mówi, ja będę z tym, nie będę miał z tym żadnego problemu. Być może nawet zaproponował, że będą brane pod uwagę wyniki 15 wyścigów z 18 czy 19, jeżeli by rzeczywiście dochodziło do takich sytuacji, że niektóre zespoły nie byłyby w stanie pojawić się w pewnych miejscach na świecie, no ale to są na razie rzeczy pisane palcem na wodzie. Ross Brown w zasadzie na koniec tego wywiadu podkreśla, że tu nie chodzi tylko o sport, tu nie chodzi tylko o ściganie, chodzi o tysiące ludzi, które na co dzień pracują przy obsłudze tego wielkiego widowiska. Nie chodzi o te 2000 osób, które są potrzebne do uruchomienia pojedynczego wyścigu, ale chodzi o tysiące większych lub mniejszych firm, które kręcą się na orbicie Formuły 1. Wiem o tym, że w Wielkiej Brytanii te mniejsze firmy, które pracowały dla zespołu Formuły 1, zamknęły się i dla nich to jest bardzo trudny moment i to właśnie chodzi o głównie o te firmy, o ochronę miejsc pracy. To sugeruje, że im dłużej ta sytuacja będzie trwała, im trudniej będzie uruchomić ten sezon, tym Formuła 1, tym Liberty Media będzie pewnie podejmowała większe ryzyko, żeby ten sezon się odbył, bo stawką nie jest tylko zabawa i rozrywka dla nas. Stawką jest los bardzo wielu ludzi związanych na co dzień z Formułą 1. Potem zmienił się nieco temat tego wywiadu. Zapytano obu panów o projekt Pitlane. Zak Brown powiedział, od nas pracuje około 100 osób zaangażowanych w ten projekt. Mimo, że fabryka jest zamknięta, ci ludzie wkładają swoją pracę, swoje doświadczenie, żeby pomóc w tej trudnej sytuacji. Ross Brown powiedział, że również Pat Simmons i kilka innych osób technicznych bierze udział w tym projekcie Pitlane, doradzają, pomagają, służą swoim doświadczeniem. No, ta operacja nabiera jeszcze większego rozpędu. Dodam tylko, że Mercedes podzielił się ze światem swoim rozwiązaniem tego urządzenia, które wspiera oddychanie, więc nie tylko produkcja, ale również publikacja tych swoich projektów. To jest co ten wkład Mercedesa w tą trudną sytuację. I jak już jesteśmy przy Mercedesie, zakończę ten temat związany z sezonem Formuły 1, z tym jak on może wyglądać. Myślę, że na przestrzeni tych kilku ostatnich odcinków mieliście szansę na to, żeby zrozumieć, w jakim kierunku to może zmieniać, żeby wyrobić sobie jakiś swój własny podgląd na tą sytuację, więc start w Europie, zamknięte wyścigi, samowystarczalna Formuła 1 i wyścig po wyścigu, no próbujemy raz dostarczać rozrywki, dwa zarabiać pieniądze, których do podziału będzie na pewno mniej niż zwykle, o tym mówił również Zak Brown, wszyscy mają tego świadomość, a teraz przechodzę do Mercedesa i do wywiad z głównym projektantem, który ukazał się na kanale YouTube'owym Mercedesa. Polecam Wam cały ten materiał. Niezwykła lekcja z jednej strony techniczna, z drugiej strony takiego pozytywnego myślenia, o czym za chwilę czegoś, co nam jest bardzo potrzebne w tej trudnej sytuacji. John Owen, główny projektant Mercedesa, został zapytany o innowacyjność, o to skąd się biorą pomysły w Mercedesie, bo Mercedes tych pomysłów ma bardzo wiele w ostatnim czasie, bardzo wiele oryginalnych pomysłów. On powiedział, że
Innowacja to nie jest wymyślanie czegoś na nowo, to jest korzystanie z doświadczeń. On mówi, że dzięki temu, że wykonaliśmy tyle różnych projektów z tyloma problemami, mieliśmy kontakt, to pozwala nam na szukanie coraz to nowych, coraz ciekawszych rozwiązań. On został zapytany również o system DAS, jak to się urodziło, czy ktoś po prostu siedział i nagle wymyślił. On mówi, nie. Mieliśmy bardzo podobny projekt kilka lat temu, testowaliśmy go w samochodzie, on nie zdał egzaminu i teraz do niego wróciliśmy i popatrzyliśmy na niego z nieco innej strony, zadaliśmy sobie pytanie, czy to jest do wykorzystania, czy przepisy pozwalają na coś takiego. Tutaj pojawiła się też taka bardzo ciekawa ścieżka, jaką zespoły idą, kiedy znajdą lukę regulaminową. On przede wszystkim mówi, że najpierw sprawdzamy, czy zyski na to, że nie przykryją innych rzeczy, czy nie zyskamy w jednym obszarze, a nie stracimy w drugim. Jeżeli to ryzyko jest małe, to rzeczywiście decydujemy się inwestować w to czas i zasoby, no ale potem zastanawiamy się, jeżeli legalność jest problemem, czy rywale mają argumenty, żeby to podważyć. Tworzymy nawet cały zespół, który staje przeciwko nam, który wyciąga swoje argumenty i próbuje nam wybić to z ręki, co udało się znaleźć. On mówi, że w przypadku systemu DAS im dalej zespoły szukały próby podważenia, tym bardziej zdawały sobie sprawę, że są w zasadzie bez argumentów do dyskusji, co sugeruje, że system DAS, jeżeli zostanie wykorzystany, pewnie będzie legalny i mimo protestów rywali FIA chyba tutaj nie będzie miała nic przeciwko temu. Bardzo ciekawa lekcja również, tak jak powiedziałem, pozytywnego myślenia, bo Owen twierdzi, że jeżeli zdarzają Wam się w życiu problemy, to nie traktujcie tego, o znowu mi się przydarzył problem, dlaczego ciągle mi się to zdarza, każdy problem jest szansą. No, bardzo spodobały mi się te słowa, szczególnie właśnie w tym okresie. Zobaczymy, co Mercedes ciekawego przygotował jeszcze na ten sezon, bo ten główny projektant powiedział, że system DAS to jest coś, co widać, coś, co zyskało uwagę mediów, ale są w tym samochodzie dużo bardziej innowacyjne, dużo bardziej ciekawe rozwiązania, jakie oczywiście tego nie chciał zdradzić, więc ten nowy samochód Mercedesa ma być naszpikowany nowościami, rzeczami, które być może były już używane w przeszłości, ale teraz weszły na zupełnie inny poziom. A na koniec słowa na temat tego śmiertelnego rywala, na temat czerwonych, bo to właśnie Owen powiedział, że kiedy mają wątpliwości dotyczące legalności, tworzą ten czerwony zespół, ten zespół, który będzie wyciągał argumenty naprzeciwko. Ferrari zamierza wznowić produkcję i żeby ta produkcja ruszyła, Ferrari bardzo szeroko bada te możliwości, współpracuje z lekarzami, ze specjalistami od wirusologii, ale również z różnego rodzaju instytutami. Ferrari chce stworzyć kompleksowy system rozpoczęcia pracy w tej trudnej sytuacji. Będzie on wymagał działania wielostopniowego. Na początek zostaną uruchomione biura. Te biura zostaną uruchomione dzięki temu, że pracownicy, jak również rodziny pracowników zostaną objęte specjalnym programem monitorowania. Tam wchodzą w grę nie tylko testy krwi, ale również instalacja odpowiednich aplikacji w urządzeniach mobilnych, które będą monitorowały stan i pracowników, stan rodzin. No i w kolejnych etapach będzie uruchamiana produkcja również z tymi założeniami, ale dodatkowo zostaną przyjęte zupełnie nowe normy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Prawdopodobnie dotknie to również infrastruktury. Wentylacja tych pomieszczeń, w których będą prowadzone prace produkcyjne, zostanie zmodyfikowana. I to jest bardzo ciekawy projekt, projekt, któremu warto się przyglądać. Ferrari robi to wspólnie ze wsparciem regionu, w którym znajduje się fabryka. I jeżeli uda się to zrobić w ramach jednej fabryki, zostanie to przeniesione na inne fabryki, które się tam znajdują. I również konkurencja dla Ferrari, być może inne fabryki na całym świecie będą podpatrywały, bo nie sądzę, że tutaj Ferrari będzie ograniczać tę wiedzę. Raczej jeżeli ten projekt zakończy się sukcesem, to wiedza na temat tego, jak można wznowić produkcję mimo tych trudnych sytuacji, mimo tego zagrożenia, będzie bardzo cenna, będzie bardzo potrzebna. Gospodarka już mocno została po głowie, każdy dzień to są ogromne straty, więc myślę, że powoli sytuacja będzie się dźwigać, a takie działania, jakie podejmuje właśnie zespół Ferrari, mogą, nie tylko zespół Ferrari, cała firma, mogą pomóc w tej trudnej sytuacji.
To wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem. Bardzo się cieszę, że ta historia, którą ostatnio Wam pokazałem, historia Mario Izoli pracującego bezpośrednio z osobami, które potrzebują pomocy, ubiegła w zasadzie cały świat. Wczoraj widziałem ją już w bardzo wielu mediach. Dzisiaj Mario Izola ma udzielić takiego ekskluzywnego wywiadu dla stacji Sky Sports. Myślę, że dowiemy się jeszcze więcej na temat tego, jak wygląda jego codzienna praca. Ma za sobą już kilka nocnych dyżurów w karetce. Kolejny ciekawy materiał przed nami i być może będzie on przedmiotem kolejnego wydania magazynu Echa Padoku, na które już dzisiaj zapraszam. A teraz mówię do widzenia, widzimy się wkrótce.